Zdrowia, szczególnie dla kierowców samochodów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, kompanie ubezpieczeniowe zaczynają oddawać forsę. Okazuje się, że mają jakieś takie poczucie zdrowego rozsądku, no i chyba tego, że ludzie będą się buntowali i będą krzyczeli: oddawajcie hajs i oddawajcie forsę, bo my nie jeździmy tak dużo. No i faktycznie zareagowali w ten sposób, że oddają. Jedna z największych kompanii ubezpieczeniowych Allstate i mniejsza kompania American Family Mutual Insurance, czyli taka amerykańska rodzinna ubezpieczalnia. Także amerykańska rodzinna wspólna ubezpieczalnia odda 200 milionów, a Allstate odda 600 milionów dolarów swoim w zasadzie klientom, tak? To jest związane z tym, że no jest dramatyczny spadek przejazdów, rozjazdów, no i co jest z tym związane? Mniejsza ilość wypadków. No to jest taki dylemat dla tych ubezpieczalni, tak? Oni z jednej strony to mają nieprawdopodobny taki przypływ tej forsy, ale z drugiej strony bardzo wielu tych ich klientów po prostu traci pracę, czy finansowo dostaje jakoś w tyłek. Także to też jest jakieś wypośrodkowanie. No i Allstate powiedział, że ich klienci dostaną 15% zniżki za te swoje opłaty za miesiąc kwiecień i maj. Czyli to tylko za te 15, jedna szósta, można powiedzieć, za jeden miesiąc plus drugi miesiąc. To nie są jakieś tam duże sumy, czy duże zniżki. Amerykańska rodzina, ubezpieczenie amerykańskiej rodziny, no tak się to nazywa, no to ma oddać czy zwrócić 50 dolarów za samochód. To jest to, co ubezpieczalnia już w zasadzie zaoszczędziła, no i to, co ma oszczędzić do połowy czerwca. No bo jest mniej tych wypełnień tych wniosków i tych claims, czyli można powiedzieć no podań o odszkodowań. Także oni będą oddawać, no i wszyscy ci kierownicy, dyrektorzy i tak dalej mówią, no my musimy się podzielić tą forsą. To jest porównując z ostatnim, zeszłym rokiem, no to ogólnie rzecz biorąc wszystkie te wypłacone kwoty, no to są mniejsze mniej więcej o 20-40%. No bo tyle mniej ludzi zgłasza swoje zniszczenia. I to było od 11 marca, kiedy powiedzmy ta WHO, czyli ta Światowa Organizacja Zdrowotna, ogłosiła, że jest światowa pandemia aż do 3 kwietnia. Ogólnie rzecz biorąc oceniają, że ludzie jeżdżą 40% mniej niż jeździli do tej pory. No i to się dotyczy tych stanów, które tam powiedzieli gubernatorzy i wszyscy ci przedstawiciele powiedzieli, że ludzie mają siedzieć w domu. Również to się też dotyczy w stanach, których powiedzieli im, że nie mają siedzieć. Także w niektórych tych stanach ludzie sami siebie po prostu siebie pilnują, jakieś starają się ograniczyć te przejazdy. Z Allstate ten dyrektor powiedział, że jest mniej więcej mniej, jeżdżą od 1/3 do połowy przejeżdżanych mil. I to tak samo w tych stanach, gdzie nie zadeklarowano tego siedzenia w domu. Allstate
powiedział, że no oddajemy tyle ile możemy, ale to jest te dwie firmy są w zasadzie pierwsze, które zaczynają, pierwsze firmy ubezpieczeniowe, które dają jakoś z powrotem to, te pieniądze. Tyle tylko, że Mutual Insurance, czyli te wspólne, no to można to nazwać spółdzielnie ubezpieczeniowe, czy wspólnoty ubezpieczeniowe. One nie są akcyjne, to nie są spółki akcyjne. No to oni po prostu, no to tak, taka polityka jest, no że oddają swoim, tak? No bo to ludzie, to jest taka kasa, można prawie, że powiedzieć, zapomogowo-pożyczkowa, czyli oni z powrotem biorą te opłaty od tych wszystkich członków tej spółdzielni, tej kasy, no i oddają im, tak, także to jest tak politycznie, no i filozoficznie, no i po ludzku, no to już nie może być bliżej niż coś takiego. Allstate jest na rynku papierów wartościowych, także to jest firma, można powiedzieć, akcyjna i to jest troszeczkę coś innego. W Ameryce prawie że połowa tych firm ubezpieczeniowych, no to jest właśnie sprzedawana przez firmy ubezpieczeniowe, które są wspólnotami, które są spółdzielniami ubezpieczeniowymi, a druga połowa, no to po prostu są to spółki akcyjne, które ubezpieczają dla zysku. No, są to takie firmy jak właśnie Allstate czy Geico. Geico to jest właścicielem jest Berkshire Hathaway, Hartford Finance, tak samo jak firma Progressive czy Travelers, no to one są wszystkie firmy, które po prostu ubezpieczają dla zysku. Tutaj też w Ameryce jest coś takiego jak credit unions, czyli unie kredytowe. No w Polsce to jest to związane z tym, no co ta była ta afera w Wołominie, SKOKi, tak, SKOK, spółdzielnie jakoś tam pomocy. No ten SKOK to też nazwa była makabryczna od samego początku, no i okazuje się, że to jest SKOK. No ale w Ameryce właśnie często zamiast banków to są unie kredytowe, czyli związki kredytowe, no i tak samo są w Ameryce te spółdzielnie ubezpieczeniowe. No i dużo ludzi ostatnio wspominało, że firmy ubezpieczeniowe, no to po prostu będą miały potężne zyski z tego, że jest koronawirus, że to wszyscy ludzie przysiadają, że nic nie robią, no ale to są grupy konsumenckie w Ameryce, które w zasadzie zaczęły pisać tam petycje do tych stanowych, no bo to każdy stan w zasadzie ma swój, no nie tyle ministerstwo, co wydział odpowiedzialny za ubezpieczenia stanowe. Także można powiedzieć jakieś tam wojewódzkie czy coś, no bo to jest w Ameryce, to są Stany Zjednoczone Ameryki. No i każdy stan ma bardzo silne prawa takie lokalne. Jednym z tych praw lokalnych czy polityki lokalnej, no to są te ubezpieczenia i stany same w sobie prowadzą, ile ubezpieczalnia może obciążać, ile może co roku podnieść i tak dalej, ile może zostawić sobie zysku, ile ma wypłacić, czego może robić, czego nie może robić, no i tak dalej, także to wszystko jest na poziomie tym stanowym, no i dużo właśnie między innymi grupa konsumencka, no i Centrum dla Sprawiedliwości Ekonomicznej, to właśnie pchało bardzo dużo tych lokalnych urzędów stanowych, żeby oni jednak nie zatrzymywali tych pieniędzy za ten czas, kiedy ludzie w czasie pandemii nie jeżdżą, tak, także
część ekonomistów i część tych dyrektorów z tych firm mówi, że chwila, tak nie ma się co podniecać tym, no bo w 2008 roku właśnie jak był taki duży kryzys ekonomiczny, no to ludzie też oszczędzali pieniądze, nie jeździli, dużo nie pracowało i tak dalej, i tak dalej. Tych pieniędzy firmy ubezpieczeniowe nie oddały na ten okres, bo później się okazało, że jak gospodarka się odbiła do dna, no to nie tylko ilość mil przejechanych wzrosła do tego poprzedniego stanu, tylko przeskoczyła wyżej, także że mniej więcej te wypadki i te ubezpieczenia to przewyższyły tą średnią, także można powiedzieć wyrównały to, kiedy czegoś nie było. No, też można to powiedzieć, że to nie jest takie ciężkie do przewidzenia. Jak popatrzeć na Chiny teraz, co Chińczycy robią, to czasami pokazują tam, oni byli tak spragnieni tej wolności, tego chodzenia, że zdjęcia były przy tym Great Wall, czyli przy tej wielkiej murze chińskim. To po prostu było 50 metrów rzeka ludzi, no i długa na kilometry po prostu szli na wycieczki i tak dalej. No i teraz te mile przejechane, myślę, że też po prostu ludzie zaczną jeździć więcej. No, niektóre firmy ubezpieczeniowe przewidują w związku z tymi problemami ludzkimi, pracowniczymi i tak dalej, że po prostu nie będą będą przesuwały tam czy płatności, czy będą unikały jakichś tam dodatkowych opłat. No, ani American Family, ani Allstate nie podaje, ile tam są ubezpieczenia, no ale tak średnio na Amerykę, tak z danych takich normalnych, statystycznych, no to na jeden samochód jest około $1,100. Z reguły rodzina w Ameryce ma dwa samochody, czyli płaci 2200, no a czyli zwrot będzie powiedzmy $100, czyli mniej niż 5%, tak? Także te 5% w porównaniu z 20, 30 czy 40%, które ludzie mniej jeżdżą, no to tych proporcji nie ma. Ciekawe jest, że właśnie też w firmach ubezpieczeniowych, no to te firmy, które ubezpieczają samochody, no to są do przodu, no ale te wszystkie firmy, które powiedzmy ubezpieczają od zdrowotnie czy na życie, czy nawet na bezrobocie, no to te firmy ubezpieczeniowe, no to dostaną bardzo ciężkiego kopa, można powiedzieć, w tył. No miło jest, że tam patrzą na to, na niektórych uniwersytetach, no to nie oddają pieniędzy za to, co ludzie zapłacili za swoje czesne, za swoje studia, no bo tłumaczą, że ludzie mogą sobie brać kursy na internecie i tak dalej. Jak to wyrównać za te bursy i tam, gdzie powinni mieszkać, no to już nie tłumaczą. No ale 5% ubezpieczalnie samochodowe oddają. Ciekawa sprawa, ciekawe jest, co ubezpieczalnie w Ameryce robią, no jaka w Ameryce, w Polsce, no i jaka jest statystyka. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Rozsyłasz, dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu można nacisnąć subskrypcję, tutaj można nacisnąć dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.